Dzień dobry, witajcie, Monika Kita, zapraszam na kolejny odcinek Ekocyklu w Radiu Campus, w którym będziemy mówić o tym, jak być świadomym ekokonsumentem. To wszystko z okazji Europejskiego Tygodnia Redukcji Odpadów, który trwa od 20 do 28 listopada. Jest to inicjatywa, która ma na celu zwrócenie uwagi, ile codziennie produkujemy odpadów, co zrobić, żeby ograniczać ich powstawanie oraz jak zmienić swoje nawyki konsumenckie. Co ciekawe, ta europejska inicjatywa zgrywa się w czasie z inną akcją handlową Black Friday, więc jak się zachować w takiej sytuacji, jak nie ulec pokusie zakupowej, gdy z każdej możliwej strony zalewają nas komunikaty kup. Trzeba pilnować się na każdym kroku i nie chodzi tylko o to, żeby w tym jednym tygodniu redukcji odpadów mniej śmiecić, ale postarać się w ogóle zmienić swoje zachowania konsumenckie, zastanowić się nad tym, co kupujemy, czy tego naprawdę potrzebujemy, jak to może oddziaływać na środowisko i też na nasze zdrowie. Tak więc, czy da się śmiecić mniej? Faktem jest, że w Europie wytwarza się rocznie ponad miliard ton odpadów, z czego największa część to opakowania. W Polsce z roku na rok ilość wyprodukowanych odpadów rośnie. Przeciętny Polak wyrzuca ponad 300 kg odpadów, z czego ponad 30 to opakowania. To wszystko jest wynikiem zakupów, często nieprzemyślanych, impulsywnych. W jaki sposób można temu przeciwdziałać? Można stosować zasadę 3R. Reduce, reuse, recycle, czyli redukcja odpadów, ponowne użycie produktów, recykling materiałów. To trzy proste zasady, którymi wszyscy powinniśmy się kierować, a co one dokładnie oznaczają? Po pierwsze radius, czyli ograniczaj powstawanie odpadów poprzez swoje codzienne świadome wybory konsumenckie. Nie kupuj produktów niepotrzebnych, nadmiernie opakowanych czy tak zwanych jednorazówek, czyli rzeczy, które użyjesz tylko raz, bo po chwili trafią do śmietnika. Po drugie reuse, wykorzystuj przedmioty ponownie, czyli znajdź nowe kreatywne zastosowanie użytego już przedmiotu lub opakowania. Do tego można dodać też naprawianie zepsutych rzeczy czy ich wymianę. Warto poszukać tak zwanych kawiarenek naprawczy, gdzie różni fachowcy, bo mogą naprawić drobny sprzęt AGD RTV, lampę, rower czy podarte ubranie. Ciekawe są też inicjatywy, takie jak wyprzedaż garażowa, pchli, targ albo targi wymiany rzeczy, dzięki którym można sprzedać niepotrzebne przedmioty, a nie je od razu wyrzucać. I po trzecie, recycle, dawaj drugie życie, czyli właściwie segreguj odpady, tak aby trafiły do ponownego przetworzenia i powstał z nich nowy produkt. Przy tej okazji polecam wam włączenie się do akcji Tydzień 3 która ma na celu podniesienie świadomości zapobiegania powstawaniu odpadów w Polsce. Więcej informacji na stronie koalicji pięciu frakcji, która jest organizatorem tego projektu, tam też mapa Polski z różnymi aktywnościami w ramach tygodnia 3R. A na koniec jeszcze wskazówki, jak zostać ekokonsumentem, czyli jak i co kupować, żeby redukować powstawanie odpadów. Warto wybierać produkty trwałe, bardziej wytrzymałe, może trochę droższe, ale dzięki temu działające dłużej, tak aby nie kupować co chwila nowych rzeczy, bo na przykład się zepsuły. Kupujcie produkty sprzedawane luzem, bez zbędnych opakowań, korzystajcie też z refilomatów, czyli używajcie własnych opakowań, słoików czy butelek do napełniania produktów. Zwracajcie uwagę na produkty i ich opakowania pochodzące z odzysku i nadające się do recyklingu, czyli warto szukać na etykietach certyfikatów czy ekoznaków. Sprawdzajcie, czy produkty po zużyciu nie staną się odpadami niebezpiecznymi. Starajcie się kupować takie, które są wykonywane z naturalnych surowców nadających się do odzysku. Używajcie produktów i opakowań wielokrotnego użytku, unikajcie jednorazówek i wybierajcie produkty w większych opakowaniach zamiast kilku mniejszych. Te proste, praktyczne wskazówki, ale bardzo ważne, szczególnie w czasie trwania Europejskiego Tygodnia Redukcji Odpadów i szaleństwa zakupowego z okazji Black Friday, a także przed świętami. Pamiętajcie, że nadmierny konsumpcjonizm powoduje wykorzystanie zasobów naturalnych, przede wszystkim wody i energii, której i tak już są znacznie ograniczone, także przyczynia się do powstawania ogromnej ilości odpadów i emisji gazów cieplarnianych. A my, konsumenci, mamy ogromny wpływ na stworzenie przyjaznego środowisku i zrównoważonego sposobu wytwarzania produktów. Wszystko zależy od naszych codziennych i świadomych wyborów. W ten właśnie sposób wywieramy presję na producentów, którzy będą się dostosowywać do nowych oczekiwań. Podczas zakupów wybierajmy mądrze i zapobiegajmy marnotrawstwu.